Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Dobrze, 61-136 to jest MPE, ale on też będzie miał tutaj u nas przelot. -138 też jedzie. Okej. Ale ja nic nie mogę na to poradzić, że Korytów jakoś tak dziwnie wysłał te pociągi, że przepuścił MPE przed ekspresem. Eje. To się nazywa ciekawostka. Jeszcze dziś się zapłacił 41,40. Dobra, ja już wiem, jak my to zrobimy, no ale dobra. Wyślemy go tutaj. Jak będzie jechać Pendolino akurat, to on go wyślemy po linii 447. No 42,033 przyjechał. I wysyłamy przebiegi pociągowe. Włączył się komuś alarm w samochodzie.
61-136. Jeszcze 387 przyjechał. Okej, 19387. Okej. Okay. 91388. Zatwierdzamy godzinę przyjazdu. Dobra, chcę by tutaj nie spowalniać wszystkiego, zrobimy tak.
91 czy 190. Już do Pruszkowa będzie jechał. No i takim sposobem 31, 138 jest już tam. Okej. I 41, 40. Już widzę, że 14:45 też jedzie. Co miało być? Czterdzieści jeden, 40, ale ja nie wiem, o co chodzi. Przecież pan ma przelot podany cały czas. Pan ma wolne wszystkie odstępy SBL nawet. Widocznie jakiś błąd symulatora musi być, bo u mnie wszystko jest wysłane prawidłowo. Ma pan wszystkie odstępy SBL wolne aż do Pruszkowa. Pięcim co demon ma do 20. 20 to ja jestem. Niech pan wyprzedzi 31, 138 i nie wyprzedzi, no. Hej.
No bo ten w sumie jedzie do Żerardowa, jakby chciałem do Korytów wysłać. Będzie. No, gdyby ten tutaj 41-40 się nie zatrzymał, to by nie było problemu. Dobrze, zrobimy tak, panie. Trzydzieści jeden, 40, przelot świeci. Ale ETCS powiedział, miałeś pan zwolnić szybciej. Pan tego nie zrobił. 42, 033. Ja. Dziewięćdziesiąt jeden, 390 przyjechał.
Chcę wprowadzić prognozę. Pan tutaj się zatrzymasz na chwilę, będziesz pendolino przepuszczał. Stoi. Dobra, ten odjedzie planowo. Nawet to robi. Okej. Widzę, że dzisiaj transmisja na żywo szału coś nie robi. Trzeba było po prostu odcinki nagrywać. Widzę, drodzy Państwo, że nie jesteście chętni do oglądania transmisji na żywo. Już i tak zaraz będziemy kończyć. Dzisiaj taka godzinka w symulatorze. Okej. Serio? Aż taki, żebym błąd popełnił? No nieźle. Dziewiętnaście czterdzieści pięć, przelot przez Grodzisk Mazowiecki podany. Dzień, drodzy Państwo, żeby nie mój błąd, ten by tutaj nie stał. Święcie byłem przekonany, że Pendolino ma go wyprzedzić. Cóż, zdarza się. Normalnie mając ETCS-a można jechać patrząc się na semafory aż do samego rozjazdu, nie? Z maksymalną dozwoloną prędkością. To w ogóle 120 jedzie, nie? 19,45. Zwalnia do 100. Że tu już jest rozjazd
No widzicie, 19:45. Przejechał 120 przez rozjazdy. Nie wiem, czy to jest. To jest. Podaj to. Dalej możesz podać, co tu się dzieje? Ja nie zapowiedziałem. Ej, to nie jest ten, że se akurat pokazuje.
Dobrze, drodzy Państwo, myślę, że w tym live'owym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.